który dąży do tego, żeby zmodernizować wszystkie zaniedbane biblioteki w naszym kraju i stworzyć system jakby darmowego wypożyczania tych książek dla osób młodych w młodym wieku, żeby ich po prostu do tego. No i właśnie, to jest już jakiś pomysł, tak? Dobra, Mirzymański, młoda prawica. Jasne. Myślę, że w dzisiejszym świecie ludzie młodzi w tym takim pędzie często nie mają czasu wejść do biblioteki. Dlatego myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby tutaj wprowadzenie jakiejś wypożyczalni internetowej, tak? Myślę, że wszyscy tutaj kiwają głowami w studiu, że ja wolę książki na papierze. Ja też wolę książki na papierze. Wolicie książki na papierze, ale jesteśmy w mniejszości. Ale w studiu wcześniej wszystko czytaliście w smartfonach swoich, tak? No właśnie. No, wygląda, że wszyscy mówią, że wolą czytać na papierze, tradycyjnie powąchać, ale jednak wygodniejszy jest ten smartfon, jednak to, że sobie klikniesz raz i sobie przeskrolujesz stronę w dół, no to jest teraz też źródło, elektronika jest źródłem poznawania rzeczywistości przez młodych ludzi. Ale to jest też inny cel, no bo jeżeli czytamy coś z kartki A4, no to raczej, żeby się do czegoś przygotować, tak jak dzisiaj, a jeżeli czytamy książkę, to jest raczej forma relaksu, tak? Siadamy sobie na tarasie, czujemy ten zapach książki, wertujemy kartki. No Biblię, dziadu, czytaj. Paweł, to proszę, młodzi nowocześni, jak to z tą edukacją będzie? Znaczy, ja myślę, że zawsze jest największy problem w rozreklamowaniu każdego przedsięwzięcia. To jak chodzi o te na przykład darmowe biblioteki, wypożyczanie książek, modernizację bibliotek, to dobrym przykładem jest Szwecja, gdzie jest bardzo rozbudowana sieć publicznych bibliotek, do których jest niesamowity dostęp, a również spadają tam wskaźniki, jeżeli chodzi o czytanie książek, szczególnie wśród nastoletnich chłopców, jak dobrze pamiętam. Tam spadają już bardzo poważnie. To znaczy, chodzi o to, że jeżeli my możemy dać ludziom ofertę, ona może być nawet darmowa, ale jeżeli oni sami nie będą chcieli z niej skorzystać, to z tego przedsięwzięcia nic nie będzie, no, tylko zmarnujemy nasze zasoby na modernizację tej sieci bibliotek. Dlatego też myślę, że pomysł z tą internetową wypożyczalnią byłby lepszy, bo byłby po prostu tańszy i łatwiej byłoby go przeprowadzić, a też myślę, że młodzi ludzie chętniej by z tego skorzystali. Bo ja powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w bibliotece, a mógłbym chodzić. Więc myślę, że to jest problem z tym, że młodym ludziom po prostu nie chciałoby się pójść do tej biblioteki. A, możliwe. A w bibliotece uniwersyteckiej? Gdzie tak jakby dzieła naukowe są? Tak, mamy i też się przyznaję, że jeszcze nie odwiedziłem. Myślę, że postęp, który tak państwo wcześniej wyśmiali, powinien dotyczyć wszystkich młodzieżówek. Wszystkie młodzieżówki powinny być postępowe. Tak. Bo świat idzie do przodu i myślę, że... Postępowe w sensie technologicznym. Technologicznym, tak? Dokładnie. Że z dnia na dzień powinniśmy się zmieniać. Każdy wyzna inne poglądy, ale świat się zmienia, ludzie się zmieniają. I te swoje poglądy musimy dostosowywać właśnie do dnia dzisiejszego. Chociażby do takiej kultury codziennej ze smartfona za pomocą różnych aplikacji. Jasne. Właśnie możliwe to jest. Możemy poznawać... Dobra wskazówka, że tutaj załamujemy ręce, o nie, Polacy nie chodzą do muzeum, a skoro mamy już muzeum w swoich smartfonach i tak naprawdę... Street View. Tak. A może nie aż tak, w takim razie jednak taka kultura namacalna. Jeśli chodzi o muzea, to lepiej się przejść niż po prostu oglądać sobie na zdjęciach. Tak? Znajdźmy w takim razie takie aplikacje, wynajdźmy je, szukajmy tej kultury w swoim życiu codziennym. Już teraz Państwa zapraszam na serwis informacyjny, a już zaraz po nim wracamy z gośćmi Młodej Audycji Politycznej. Reklama. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ich życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch.
brzuch. Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Tak, szyt. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego laureatowi honorowego złotego mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kawara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 19 maja alpejskie mleczko i duża czekolada Milka mają kosztować 7,99, a pieczarki 4,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla Ciebie. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. To Polskie Radio 24, minęła 10.30. Czas na informację dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju ratownicy poszukują trzeciego z zaginionych górników. Dwóch pracowników po ponad tygodniu intensywnych działań służb udało się odnaleźć. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Relacjonowała Joanna Opas z Radia Katowice. 21-letni sprawca ataku nożem, do którego doszło wczoraj wieczorem w centrum Paryża, to obywatel francuski, podaje tamtejsza policja, dementując jednocześnie wcześniejsze informacje, że urodził się on w Czeczenii. W ataku zginął 29-letni mężczyzna, 4 osoby zostały ranne. Młody sprawca został zastrzelony na miejscu przez policję. Podano, że nie miał przeszłości kryminalnej. Do zamachu przyznało się dżihadystyczne ugrupowanie Państwo Islamskie. Wcale nie miał do czynienia z nożem. W apartamencie Stanisława Kowalskiego nagle są świadczone usługi. Taka wojna. Nagle wejdzie wojna. Radia Szczecin. Rozgłośni udało i każdemu się to grozi. No, nie wiedział. Źródeł, kto jest nie właścicielem nieruchomości, w której prostytutki spotykają się z klientami. Dodano, że aby potwierdzić informacje o agencji towarzyskiej działającej w apartamencie posła, reporter radia dzwonił pod numer podany w ogłoszeniu. Dodatkowo według rozgłośni w oświadczeniu majątkowym Gawłowskiego widnieje informacja o dochodach osiąganych przez posła z tytułu najmu wspomnianego mieszkania. Rocznie na konto polityka wpływa dokładnie 18 666 zł, czytamy na stronie radia. Przypomnijmy, poseł Gawłowski od połowy kwietnia przebywa w szczecińskim areszcie po tym, jak został zatrzymany przez CBA w śledztwie dotyczącym między innymi korupcji. Poseł PO wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Ze wzgórza Wawelskiego w Krakowie ruszyła procesja ku czci świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, jednego z głównych patronów Polski. W uroczystościach bierze udział prezydent Andrzej Duda. W procesji co roku niesione są relikwie i sztandary. Wielu uczestników założyło tradycyjne stroje krakowskie, stroje historyczne oraz mundury. Reprezentujemy tutaj krakowską komendę miejską. Zastąpiliśmy zaszczytu niesienia sztandaru. Z czego się bardzo cieszę. Pierwszy raz proces
Nie piesie. Miałem okazję kiedyś nieść relikwię świętego Floriana. Przyszedł Stanisława. To jest relikwia świętego Stanisława. Tak jest. Który raz pan bierze udział? 40 razy chyba z kolei. 40 razy z kolei? Tak, tak, co roku. Bierze pan, kontusz, buty, czapka, grzyma szabelki. Natomiast ubieru jest już około 15 minut. Teraz w Bazylice Ojców Paulinów na Skałce odprawiona zostanie uroczysta msza. Po niej wierni wrócą na Wzgórze Wawelskie. Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczyna się drugi Europejski Festiwal Szumana. W ramach festiwalu zaplanowano między innymi modlitwę bez granic w intencji przemiany Europy oraz szereg dyskusji. Ryszard Krzyszkowski, wiceprezes Instytutu Myśli Szumana, mówił w Polskim Radiu 24, że organizatorzy chcą w ten sposób promować wartości, którymi kierował się Robert Szuman. Gość Polskiego Radia podkreślił, że Szuman uznawany jest za jednego z ojców założycieli wspólnej Europy. Przez całe życie kierował się chrześcijańskimi wartościami. Robert Szuman bardzo dobrze znał naukę społeczną Kościoła i na zasadach tej nauki opierał również swoje działanie polityczne. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, ale jemu się udawało to łączyć i nigdy jakby nie zrezygnował z tych zasad, mimo że właśnie był politykiem. Hasło drugiego Europejskiego Festiwalu Szumana brzmi: idźmy kształtować Europę pod sztandarem sługi Bożego Roberta Szumana. Patronat nad wydarzeniem objął metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Polska Szkoła Społeczna imienia Tadeusza Rejtana w Baranowiczach obchodzi 30-lecie istnienia. To najstarsza polska placówka oświatowa na Białorusi. Duży wkład w założenie szkoły wniosła jej wieloletnia dyrektor i animator polskiego życia w Baranowiczach Elżbieta Dołęga-Wrzosek. Baranowicze przed II wojną światową należały do Polski. Po 1945 roku zostały włączone w skład Białorusi Radzieckiej. Polskie życie społeczne zamarło na wiele lat. Jego odrodzenie było możliwe dzięki upadkowi Związku Radzieckiego. Na początku języka polskiego uczyło się 18 uczniów. Elżbieta Gołosunowa, prezes Baranowickiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, powiedziała Polskiemu Radiu, że obecnie do szkoły uczęszcza ponad 600 osób. Nasza szkoła jest popularna w mieście, bo jest Polska blisko. Od wielu lat dużą pomoc szkole okazuje Siedlecki Oddział Wspólnoty Polskiej. Jak mówi jego prezes Jerzy Jacek Myszkowski, co roku przekazywane są książki i pomoce naukowe. Jest to wielki zaszczyt dla nas, jak i również myślę obowiązek patriotyczny, nieść Polakom pomoc. Jerzy Jacek Myszkowski przypomniał, że Siedlecki Oddział Wspólnoty Polskiej 15 lat temu ufundował społecznej szkole polskiej w Baranowiczach sztandar. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Baranowicze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Młoda audycja polityczna. Witam Państwa ponownie, Jan Białostocki. Przypomnę, że z nami w studio są dzisiaj Nathan Organ, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Hubert Morawski, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Paweł Dobrosz, Młodzi Nowocześni, Nowoczesna. Dzień dobry. Dobromir Szymański, Młoda Prawica, Porozumienie, Jarosława Gowina. Witam. Posłuchajmy w takim razie, przeczytam, jak powiedział w środę w Sejmie szef resortu nauki Jarosław Gowin, przedstawiając właśnie projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe, o której teraz porozmawiamy. To ważny moment dla całego świata akademickiego w Polsce. Rozpoczyna się finałowa faza unikatowego procesu dialogu między rządem a środowiskiem akademickim. Oczywiście opozycja także miała swoje zastrzeżenia co do tego, mimo że Sejm skierował ustawę do dalszych prac, zwracały o środowiska opozycyjne uwagę na mankamenty projektów. Chociażby pojawiła się obawa, która powracała w wypowiedziach wszystkich klubów, z potencjalną możliwością ograniczenia autonomii polskich uczelni. To jest już jeden argument przeciwko, ale zastanówmy się w takim razie na początku. Wszyscy, i ta strona bardziej prorządowa i mniej prorządowa, które z założeń konstytucji dla nauki są dla nas, dla studentów najważniejsze, które nas najbardziej dotkną, bo pojawiają się także takie rzeczy, które nie wszystkich dotyczą. Niektóre osoby w ogóle nawet nie będą wiedziały, że powstaje nowe gremium, czy rektor teraz już będzie decydował o większym zakresie rzeczy w ogóle na uniwersytecie. I zaczniemy od Natana Organa z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Generalnie uważam, że bardzo takim istotnym elementem tej konstytucji dla nauki jest to, aby zatrzymać taki
bardzo negatywny proces, który postępuje od wielu lat, czyli młodych Polaków wyjeżdżających na studia za granicą. Ja sam mieszkałem przez pewien czas w Wielkiej Brytanii i spotykałem tam wielu Polaków, którzy studiowali. Ja nie studiowałem w Wielkiej Brytanii, ale oni tam studiowali i mówili, że decyzja, która ich zaprowadziła do tego, żeby wyjechać, związana była z taką, a nie inną jakością polskich uczelni i cieszę się, że to jest jeden z punktów, który Konstytucja dla Nauki chce jakby zaadresować, bo jeżeli chcemy patrzeć długoterminowo na rozwój i na przyszłość naszego kraju, no to musimy zatrzymać ten proces jakby ucieczki młodego talentu. Hubert Murawski, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Generalnie szkolnictwo wyższe potrzebuje reform. Ja z punktu widzenia studenta mógłbym troszkę o tym opowiadać. Ale to jeszcze sekundę, zanim ten punkt nasz widzenia, czego w niej nie ma, to najpierw co w niej jest, co jest w niej dobre, zanim przejdziemy do takich argumentów kontr. Co jest dobre w szkolnictwie? W Konstytucji dla Nauki. Dla nauki. Mnie osobiście podoba się ten pomysł Rady Uczelni, który gdzieś tam się przewija. W którym najbardziej właśnie opozycja uderza w ten pomysł Rady Uczelni. Przypomnijmy w takim razie słuchaczom, że powstanie nowe gremium, które nazywa się Rada Uczelni. Większość stanowiać będą osoby spoza tej placówki, ale będą wybierane przez Senat. Do zadań Rady Uczelni ma zależeć w szczególności opiniowanie projektu statutu, uchwalanie strategii uczelni oraz monitorowanie gospodarki finansowej uczelni. Jedyną osobą, którą nie jest wybierana przez Senat, tylko przez społeczność studencką, jest właśnie przewodniczący samorządu studenckiego, dla którego zawsze będzie zarezerwowane jedno miejsce. No i właśnie, panie redaktorze, no, trzeba by się zastanowić nad charakterem tego organu, no bo pomysł pomysłem, jak to będzie potem wyglądało, to się okaże. No, opozycja ma bardzo widoczne zastrzeżenia. Zobaczymy w praktyce. No, na razie to jest czysto teoretyczne. A twoje zastrzeżenia? Co na konstytucji nauki? Ja tutaj przerwę. Dobromir Szymański się wyrywa. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że opozycja uderza właśnie tutaj w ten punkt, gdyż Konstytucja dla Nauki jest bardzo przemyślaną reformą, która była... Dobrze, co jest takiego przemyślanego, co jest dla nas takiego konkretnego, dobrego w Konstytucji dla Nauki? To znaczy, reforma przede wszystkim podwyższa jakość kształcenia na studiach. Za dużo ogółu, za mało szczegółu. Co nam się tam podoba? Co mi się najbardziej podoba, co się może podobać studentom? Przede wszystkim ochrona studentów. Uczelnia będzie musiała ustalać wysokość wszelkich opłat za cały okres studiów, a gdy nałoży dodatkowe opłaty, będzie ponosiła kary finansowe, jak również kary finansowe za niewydanie dyplomu swojemu absolwentowi. Co jeszcze może się podobać studentom, ale nie tylko. Konstytucja dla Nauki przewiduje stypendia dla każdego doktoranta, a także urlopy rodzicielskie dla doktorantów, którzy chcą pogodzić oczywiście swój rozwój naukowy z życiem rodzinnym. Mi się wydaje także co do tego, że przede wszystkim jeżeli chodzi o stypendia, to nie to, że doktoranci je otrzymają, co jest po prostu także miłym gestem, ale chociażby to, że stypendia zostaną objęte przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, tak? Powstaną szkoły doktorskie, będzie mogła być utworzona docelowa dla co najmniej dwóch dyscyplin naukowych, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Rektor oczywiście zyskuje, ministerstwo nie będzie rezygnować z habilitacji, ale zmieniają się trochę zasady co do jej przeprowadzania. Na przykład nie będzie konieczna, by pracować na stanowisku profesora uczelni. Spytajmy w takim razie Paweł Dobrosz z Młodych Nowoczesnych, co w tej Konstytucji dla Nauki jest dla ciebie dobrego? No myślę, że dobre są dwie rzeczy. Pierwsza to, no nawet więcej niż dwie może, ale takie dwie najistotniejsze to po pierwsze stały wzrost wynagrodzeń dla kadry naukowej na uczelniach, co jest moim zdaniem bardzo ważne, dlatego że przez długi czas niestety mieliśmy na polskich uczelniach pewną niszę powiedzmy doboru negatywnego, to znaczy pracownicy naukowi zarabiają nie najlepiej.
A to jest ciężka praca i bardzo istotna, bo to oni kształcą następne kadry. No i jeżeli chcemy, aby ten trend został odwrócony, aby na uczelnię szli jak najlepsi ludzie, no to musimy podnieść wynagrodzenia na uczelni. I to jest właśnie to zatrzymywanie kadry naukowej w Polsce, tak, prawda? Tak jest. To jest bardzo ważne. To jest no, jedna z istotniejszych rzeczy perspektywicznie, bo to się na dłuższą metę zdecydowanie opłaci. A druga sprawa, to moim zdaniem bardzo dobrze, że ona powstaje. Konstytucja dla nauki powstaje w taki właśnie sposób, poprzez konsultacje ze środowiskiem naukowym, bardzo długie konsultacje. Dokładnie tak. Ja tu jeszcze dodam, że to nie tylko ze środowiskiem akademickim były konsultacje, tylko co Piotr Müller, wiceminister, podkreślał w wielu swoich wypowiedziach, to też były konsultacje z biznesem i z organizacjami pozarządowymi, więc to nie było też tylko jakby skupienie się na jednym środowisku, tak? Tylko w... Oczywiście, że tak, tylko to jest szczególnie cenne, zwłaszcza dlatego, że jak dotąd, jeżeli chodzi powiedzmy o ustawy rządowe, nie mieliśmy z tym specjalnie do czynienia. Powiedzmy, że ustawa, już nie będę mówić o ustawach na temat sądownictwa, bo to była no, jak groteska już bardziej. Ta ustawa, jakkolwiek w kilku punktach miałbym swoje zastrzeżenia, to co do takiego ogólnego zrębu tego, jak ona powstawała, myślę, że można ją ocenić pozytywnie na pewno na tle całych prac rządu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no to myślę, że w pierwszej trójce najlepszych by się znalazło. A co w takim razie można by było w niej zmienić? No myślę, że tutaj pojawiają się pewne ryzyko, pojawia się, że wzrośnie rola ministra i kontrola jego nad uczelniami właśnie poprzez rady, zależy w jaki sposób one będą funkcjonować, to zależy już po prostu od praktyki. No jeśli będziemy mieć do czynienia z powiedzmy sensownym wykorzystaniem tego nowego instrumentu, no to myślę, że nie będzie problemów, ale pojawia się takie ryzyko. Dlatego tutaj miałbym takie obawy, ale to zależy od tego, w jaki sposób pan minister będzie korzystać ze swoich uprawnień. Hubert Morawski, Młodzi Demokraci. Tak, no ja chciałem powiedzieć coś odnośnie tego, no, czego się obawiam, tak, jako student. Ja rozmawiam dużo ze swoimi wykładowcami, z nauczycielami akademickimi i to, co od nich słyszę, niepokoi mnie, bo ja studiuję dziennikarstwo, między innymi moimi nauczycielami akademickimi są dziennikarze, praktycy. Oni nie są pracownikami naukowymi, oni nie mają tytułów doktorów ani profesorów i oni się obawiają o swoją pracę, a tak naprawdę oni najwięcej wnoszą do tych naszych studiów, no bo co nam z samej praktyki, teorii, jak nie będziemy mieli praktyki. No tak, ale dlaczego obawiają się o swoją pracę? Może dlatego, że mało robię? Powiedział to Dobromir Szymański, bardzo odważna teza jak na osobę, która jeszcze nie rozpoczęła studiów i dopiero jest przed tym okresem. Nie rozpocząłem studiów, lecz obracam się w środowisku studenckim. Mam właśnie duże grono znajomych. Ale ja nie kwestionuję tak jakby legitymizacji twojego zdania, tylko zastanawiam się, że jednak doktoranci czy kontakt bezpośredni z doktorantami by nam się przydał. Właśnie dlatego jeszcze raz spytam Huberta z Młodych Demokratów, dlaczego boją się o swoje stanowiska, bo może trzeba by było to zasygnalizować. W końcu, no, a z drugiej strony były 2 lata tak jakby tych rozmów o tej ustawie. Dlaczego teraz? Na pewno nie chodzi o to, że, cytując kolegę, mało pracują. Na pewno chodzi o to, że wśród kolegów, którzy mają stopnie doktorów i profesorów, no jest pewne zagrożenie, tak, że jest to osoba z zewnątrz, która nie jest związana ze środowiskiem. Czy myślę, że w pewnych aspektach kluczowe jest właśnie spojrzenie z zewnątrz na losy uczelni, bo tylko dzięki chyba takiej współpracy, na pewno, dzięki takiej współpracy doradztwo dla uczelni może być rzetelne. Pomoże to rozbić takie tak zwane dotychczasowe grupy interesów na uczelniach, tak? Grupy interesów ostatnio wszędzie widzimy. Dobrze, to w takim razie ja zadam pytanie inaczej, bo coś czuję, że chyba ja muszę to powiedzieć. Mi się nie podoba jedna rzecz w pomyśle Rady Uczelni. Oczywiście będą to eksperci, na pewno osoby z wyższym wykształceniem, ale
Wydaje mi się, że może to prowadzić do takiej sytuacji, w której wszyscy najlepsi eksperci w kraju chcą pracować dla Rady Uczelni, na przykład Uniwersytetu Warszawskiego. Przez to Uniwersytet Warszawski pozostaje dalej najlepszym uniwersytetem, chociażby w centralnej Polsce, tak to nazwijmy, bukwą w stronę Krakowa, a inne uczelnie, które na przykład nie dysponują taką renomą aktualną, nie będą miały takich ekspertów po prostu, bo albo Senat nie będzie ich wybierał, albo nie będą chcieli przyjechać i zarządzać tą uczelnią z zewnątrz. I tutaj się jawi problem po prostu ekspertów, którzy będą chcieli pracować dla jak najlepszych prestiżowych uczelni, a niekoniecznie wyciągać z dołów rankingów uczelnie trochę niżej notowane. To znaczy, wie pan co, to jest prawda, tylko że... Dobrusz. Tylko że my w Polsce mamy problem ogólnie z pozycją naszych uczelni w rankingach międzynarodowych. One są bardzo nisko, jeżeli chodzi o rankingi. Tam Uniwersytet Warszawski jest na którymś setnym miejscu, już w tej chwili nie pamiętam. Jagielloński był na 400 ileś, a warszawskiego nie było. Nie było, tak? No tak. To może mi się pomyliło, albo patrzyłem na jakiś nieaktualny ranking, ale w każdym razie no, te uczelnie nie stoją najlepiej i myślę, że to jest oczywiście kwestia modelu rozwoju, jaki przyjmiemy, ale myślę, że kierunek taki, aby najpierw rozwinąć jedną, dwie, trzy uczelnie na taki poziom, powiedzmy, europejski, może przynieść oczekiwane rezultaty, bo po prostu nasi studenci przynajmniej przestaną wyjeżdżać za granicę, a będą się kierować do tych właśnie najlepiej rozwiniętych ośrodków, bo już to nie będzie taka przepaść pomiędzy Oxfordem a UJ-em na przykład. Na ten organ. No, ja jeszcze się odniosę do twoich słów. To też nie będzie tak, że nagle wszyscy eksperci z całej Polski się zlecą do jednego uniwersytetu. Ja bym od razu przebiegł. Więc, no ale... To pan, a może ktoś inny ma inne zdanie. Inni mają misję, naprawiania Polski, a nie jak ja. No tak. Ja myślę, że istotny jest mimo wszystko czynnik motywacyjny, bo z tym do tej pory bywało różnie, bywały problemy, o czym mówił zespół, który pracował nad tą konstytucją. Ja uważam, że akurat czynnik, który wymieniłeś wraz z zwiększeniem nakładów finansowych, bo jest ta konstytucja zakłada wzrost o ponad chyba 700 milionów złotych na ten sektor, który... Same 2,5 miliarda złotych więcej na wdrażanie tej reformy jest przeznaczone. Tak, tak, dokładnie. I to jest kolejny obszar państwa, który dotąd był niedoinwestowane i które cierpią po prostu z tego powodu niską efektywnością. No. Zobaczymy, jak to w takim razie będzie wyglądać. Tutaj słyszę bardzo dużo zaufania w kierunku Rady Uczelni. Przyjdzie czas, to powiemy, sprawdzam. Tymczasem przejdźmy do następnego tematu. Ryszard Petru powiedział: zakładałem partię reform, partię zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na partyjniactwo, byle jakości konformizm. I dziś niestety w moim przekonaniu nowoczesna taką partią nie jest. Dlatego podjąłem trudną dla mnie decyzję, że dzisiaj opuszczam Nowoczesną. I wtedy odpiął przypinkę z Marynarki Nowoczesnej. Przypomnijmy jeszcze, że przed nim w środę z Nowoczesnej odeszła Joanna Schöring-Wielgus, a kilka godzin później Joanna Schmidt. Spytam w takim razie Pawła Dobrosza z Młodych Nowoczesnych. Może tak trochę w inny sposób. Co czułeś, jak wstępowałeś do Nowoczesnej, do Młodych Nowoczesnych, a co jest teraz dla ciebie? Co powinny... Jak ci się wydaje, jak zarząd powinien działać, żeby Nowoczesna zyskiwała, a nie traciła? Ja myślę, że największym wyzwaniem dla Nowoczesnej jest w tej chwili budowanie w dalszym ciągu swojej rozpoznawalności jako pewnej, powiedzmy, no, odmiennej od Platformy Obywatelskiej formacji w ramach naszej koalicji, dlatego że my tworzymy koalicję obywatelską na wybory samorządowe. No taka jest na razie różnica, że z Platformy są posłowie wyrzucani za głosowania, a z Nowoczesnej sami odchodzą. No to... No, wie pan co? Nie podpina się pod tonący okno. Tak, dokładnie tak. Nie, po prostu Nowoczesna jako mniejsza partia, wiadomo, że ma mniejszą siłę przyciągania dla posłów, którzy potencjalnie mogliby przyjść do naszego ugrupowania, prawda? To jest dosyć oczywiste. No. Tak, a wśród młodych nie ma tak jakby
dalej jest siła walki o tą nowoczesną? O, no myślę, że zdecydowanie tak, przynajmniej jeżeli mogę mówić za siebie. Jakby nie było siły walki, to nie ubiegałbym się o bycie przewodniczącym młodych nowoczesnych w swoim regionie, a udało mi się to kilka dni temu. Gratulujemy. No, dziękuję bardzo. Także myślę, że wola walki, przynajmniej jeżeli mogę mówić za siebie, a i za wiele osób, które znam, na pewno jest. Tylko, że no, trzeba budować tą rozpoznawalność, dlatego że ja sam znam wiele osób, które o tym, że w ogóle istnieją młodzieżówki partyjne, to dowiedziały się ode mnie. I w momencie, jak się dowiedziały, zapisywały się. Tylko ludzie nie mają o tym zielonego pojęcia, a co więcej jeszcze, często jest tak, że my się poddajemy takiej narracji, którą ktoś nam narzuca, czyli jak ktoś z Prawa i Sprawiedliwości zaczyna mówić, tutaj mamy totalną opozycję, która nic nie wnosi, a tak wcale nie jest. My mamy swój program, z którym się można nie zgadzać. Poda pan jakiś przykład może? A na przykład ostatnio złożyliśmy ustawę o związkach partnerskich, projekt ustawy o związkach partnerskich, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem na środowisk zainteresowanych. A jakie to były środowiska? Pytanie zadawał Dobromir Szymański z Młodej Prawicy. Jakiś przykład można poprosić? Środowiska LGBT, no, Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Ale my KPH. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o propozycjach nowoczesnej, tylko... A dlaczego nie? Ja bardzo chętnie opowiem. Ja może nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak wszyscy mówią. Naraz spytam w takim razie koalicjanta, także młodzieżowego, Huberta Morawskiego z Młodych Demokratów Platforma. Jak to jest, że koalicjant przed wyborami samorządowymi tak rozpada się? Znaczy, na początek, Nowoczesna się nie rozpada, a to, że ewoluuje. Ryszard Petru odszedł, no, mnie jest przykro, szkoda, że tak to się potoczyło, natomiast Nowoczesna istnieje, myślę, że ma się jeszcze dobrze i o żadnym rozpadzie nie możemy mówić. I mam nadzieję, że ta nasza koalicja będzie nadal w takim dobrym stanie. Jeszcze szczypliwy komentarz na Tana Organa, wiesz co, ja taki nieprzyjemny jesteś po prostu. Ja się dziwię, że kolega tutaj narzeka na aspekt rozpoznawalności, bo jak pamiętam początki Nowoczesnej, to miałem wrażenie, że Ryszard Petru nocuje w każdym studiu telewizyjnym, bo był w mediach 24 O, to prawda, to dlatego, że Ryszard Petru jest bardzo medialną postacią po prostu. On się ale nie przerywajmy. W mediach. Był przedstawiany przez media jako, przez jedno wybrane medium jako John Kennedy. Ja mam wrażenie, że skończył trochę jak Jaś Fasola. Generalnie cała partia... Popularny żarcik w PiSie? Generalnie od samego początku partia miała problem na płaszczyźnie finansowej, strukturalnej, ideowej, politycznej. I dalej te problemy widać, bo jeżeli popatrzeć na sytuację w Krakowie, no to w połowie kwietnia Katarzyna Lubnauer ogłasza, że kandydatem na prezydenta w Krakowie jest Grzegorz Filipek. W tym tygodniu dowiadujemy się, że Majchrowski jednak startuje i poseł Marek Sowa z Nowoczesnej wychodzi i mówi, że trzeba wspólnie poprzeć Marka Sowę. No więc myślę, że to... Właśnie, polityka to Jacka Majchrowskiego, więc no, ja bym to podsumował takim faktem, że w sprawozdaniu finansowym Nowoczesnej chyba za poprzedni rok było pokazane, że wydaliście 30... Nie, mówiliśmy, że nie będziemy rozmawiać o propozycjach Nowoczesnych, a także w tych wewnętrznych propozycjach Nowoczesnej, to znaczy... To jest także temat na inny program, no ale tak jakby to nie jest temat priorytetowy dzisiaj, nie, że nie mamy czasu na to jego takie... To Ryszarda Petru jeszcze, tak? Dobromir Szymański, Młoda Prawica, jeszcze dwa zdanka. Ryszard Petru powiedział też, że uważa, że Nowoczesna powinna głosować przeciw obniżce wynagrodzeń poselskich. Jest przekonany, że część Polaków może to uznać za zagranie pod publikę. I rzeczywiście można to uznać, głosowania Nowoczesnej można uznać za głosowania pod publikę, gdyż nie skupia się ona na jakimś budowaniu swoich przekonań, swoich propozycji dla Polski, swoich propozycji, które będą lepsze dla Polski, tylko na krytykowaniu obecnych rządów. Swoich propozycji, które będą najlepsze dla Polski
i dla Polaków. No tak, to propozycje niestety wyborcze, do nich już dzisiaj nie dojdziemy. Państwu bardzo dziękuję gościom w studiu. Byli z nami Nathan Organ, Forum Młodych PiS, Hubert Morawski, Młodzi Demokraci, PO, Paweł Dobrosz, Młodzi Nowocześni, Nowoczesna, Dobromir Szymański, Młoda Prawica, dziękuję. Porozumienie i Jarosława Gowina. Ja nazywam się Jan Białostocki i do usłyszenia za tydzień. Reklama. Scena piąta, ujęcie pierwsze. A gdzie pan Karol Strasburger? Jestem gotowy. Na planie każdy musi znać swoją rolę. Jak w życiu. Gdy zastanawiasz się nad zmianą sprzedawcy prądu lub gazu, twoją rolą jest dokonać mądrego wyboru. Towarzystwo Obrotu Energią przypomina. Sprawdź identyfikator osoby, którą wpuszczasz do domu. Zapoznaj się z ofertą i zachowaj egzemplarz umowy. Jeśli została zawarta poza punktem sprzedaży, masz 14 dni na odstąpienie od niej. Wejdź na sprawdźkto.pl i dowiedz się więcej. Misiu, a wiesz, że Nowakowi też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Media Expert. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Dzień dziecka w Lidlu. Już jutro ponad 150 zabawek w atrakcyjnych cenach. Na przykład szeroki wybór klocków Lego w super cenach, a także rowerki, rolki i wiele innych. Wow, hulajnogi już od 79 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Po reklamie. Autopromocja. Historia młodych kobiet, które postanowiły spełniać swoje marzenia na przekór rzeczywistości lat 80. Dziewczyny chcą się zabawić. To pierwsza część czterotomowej sagi o łódzkich nastolatkach pochodzących z różnych środowisk. Naiwne i nieco idealistycznie patrzące na świat bohaterki zderzają się z szarą codziennością komunistycznej Polski. Ich losy wpisane są w scenarię podupadającej i zdezorientowanej przemianami ustrojowymi Łodzi. Z autorkami książki Dziewczyny chcą się zabawić, Adrianną Michalewską i Izabelą Scholz, porozmawiam już dziś o godzinie 14.15 w audycji Warto czytać. Luisa Bebłot. Do usłyszenia. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 11. Na informacje dnia. Usługi seksualne w mieszkaniu należącym do posła Gawłowskiego z PO o sprawie informuje Polskie Radio Szczecin. Potężne utrudnienia na autostradzie A2, droga w kierunku Świecka jest nieprzejezdna. Warszawa, Gdańsk, Lublin i wiele innych ulicami polskich miast przechodzą dziś marsze rotmistrza. Aleksandra Kozera zapraszam. W apartamencie należącym do posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego działała agencja towarzyska. Informuje o tym Polskie Radio Szczecin, powołując się na 3 niezależne, nieoficjalne źródła. Reporter radia dowiedział się, że w lokalu działa agencja towarzyska, dzwoniąc pod numer podany w ogłoszeniu. Ustalenia radia potwierdzili między innymi mieszkańcy kamienicy i zarządca budynku. Jak czytamy na stronie internetowej rozgłośni, w oświadczeniu majątkowym Stanisława Gawłowskiego widnieje informacja o dochodach osiąganych przez posła z tytułu najmu wspomnianego mieszkania. Rocznie na konto polityka wpływa 18 666 zł. Reporterom nie udało się zapytać byłego sekretarza PO, czy wie, jaki rodzaj działalności prowadzony jest w jego mieszkaniu. Poseł przebywa obecnie w areszcie, między innymi w związku z zarzutami korupcyjnymi w aferze melioracyjnej.
Autostrada A2 zablokowana po śmiertelnym wypadku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Droga w kierunku Świecka jest nieprzejezdna. Wypadek miał miejsce przed godziną 8, ale na miejscu wciąż pracują służby, mówi rzecznik komendanta powiatowego policji w Nowym Tomyślu Joanna Jerzewska. Kierujący samochodem osobowym marki Land Rover jadąc w kierunku Świecka najechał na tył jadącego w tym samym kierunku samochodu ciężarowego, następnie przemieścił się i uderzył w barierę. Pojazdem Land Rover podróżowały 3 osoby, kierujący poniósł śmierć na miejscu, 2 osoby zostały ranne, autostrada w miejscu zdarzenia jest zablokowana, organizowane są objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Ulicami Warszawy i wielu innych polskich miast przejdą dziś marsze rotmistrza. Mają one upamiętnić 117. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego, rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, dobrowolnego więźnia Auschwitz, bohaterskiego żołnierza konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej, ofiarę stalinowskiego terroru sprzed 70 lat. Nasze motto to słowa trzeba dać świadectwo z wiersza Zbigniewa Herberta, mówi Marcin Pasierpski, prezes Fundacji Służba Niepodległej, współorganizującej marsz w Warszawie. Wiemy, że z roku na rok postać rotmistrza Pileckiego jest coraz lepiej znana, ale nigdy za wiele, można byłoby powiedzieć, należy o tej postaci przypominać, no i właśnie dlatego maszeruje. Witold Pilecki nie tylko dobrowolnie trafił do Auschwitz, ale jako jeden z nielicznych stamtąd uciekł. Dzięki temu w swych raportach opisał niemiecką machinę zbrodni. Jednak najgorsze spotkało go już po zakończeniu wojny w komunistycznej Polsce. O Nowakowieckiej przecież mówił, po torturach Urzędu Bezpieczeństwa, że Oświęcim to był Igaszka. Przypomina prezes IPN dr Jarosław Szarek. Rotmistrz został zamordowany metodą katyńską 70 lat temu. W PRL skazany na zapomnienie, dopiero w III RP sądownie zrehabilitowany i pośmiertnie uhonorowany. Jednak do dziś nie wiemy, gdzie znajdują się jego szczątki. Karol Dermoros, Polskie Radio. Patronem medialnym warszawskiego marszu rotmistrza jest Polskie Radio 24. Tysiące mieszkańców Moskwy zamierzają wyjść na ulicę w obronie wolności internetu. Demonstracja jest związana z działaniami Federalnej Służby Nadzoru Telekomunikacyjnego, która od zeszłego miesiąca blokuje dostęp do popularnego komunikatora Telegram. Właściciela Telegramu zobowiązano do przekazania FSB haseł szyfrujących prywatną korespondencję użytkowników. Ponieważ odmówił, Roskomnadzor zablokował dostęp do komunikatora oraz kilkanaście milionów adresów IP zachodnich firm, przez które można było dostać się do aplikacji. Rosjanie już w kwietniu organizowali akcję protestacyjną, w której wzięło udział ponad 12 tysięcy osób. Design Museum w Londynie, Europejskim Muzeum Roku 2018. Gala wręczenia nagrody odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. O wyróżnienie ubiegało się 40 instytucji z 22 europejskich krajów. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono, że Design Museum jest muzeum społecznie zaangażowanym, które bada, analizuje i prezentuje potęgę ludzkiej kreatywności, przedmiotów i idei kształtujących życie człowieka. Nagrodę dla Europejskiego Muzeum Roku 2018 odebrała dyrektor Design Museum w Londynie, Alice Black. Jestem zaszczycona, że nagrodę odbiera brytyjskie muzeum. Czujemy się dziś częścią Europy. Kapituła doceniła Design Museum w Londynie za zaprezentowanie kolekcji w kontekście globalnych technologicznych innowacji i szerokiej wiedzy o kulturze. Jury doceniło wysoki poziom interaktywności oraz wielopoziomowy i międzykulturowy dialog, który muzeum tworzy w przestrzeni publicznej. Wcześniej, w 2016 roku, nagrodę EMI odebrało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dariusz Stola, dyrektor instytucji, mówi, że wyróżnienie dla młodego muzeum, jakim wtedy było POLIN, było bardzo ważne. Systematyczny wzrost liczby gości odwiedzających i wystawy stałą, i wystawy czasowe. Także na pewno się przyczyniła do tego, że mamy pozycję jednego z czołowych muzeów polskich. Tegoroczna gala wręczenia nagrody odbyła się w ramach programu Niepodległa. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Niedziela słoneczna, jedynie na wschodzie kraju. Z biegiem dnia może się chmurzyć i przelotnie padać. Synoptycy nie wykluczają także burz. Na termometrach od 22 stopni na Lubelszczyźnie, 24-25 na Mazurach i w centrum, do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I weekend w Polskim Radiu 24, niedziela 13 maja, na zegarach 6 minut po godzinie 11. Łukasz Sobolewski, kłaniam się bardzo nisko.
dnia. A już teraz łączymy się z Jastrzębiem Zdrój. Tam najnowsze informacje dotyczące wydarzeń i akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka ma dla nas Asia Opas. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to najnowsze doniesienia dotyczące akcji ratunkowej? Jastrzębska Spółka Węglowa potwierdziła, że znalezieni wczoraj wieczorem i dzisiaj nad ranem górnicy nie żyją. To dwie osoby. Cały czas trwa jeszcze poszukiwanie tego ostatniego górnika. Dwoje tych górników zostało znalezionych w rozlewisku, na które natrafili ratownicy podczas wypompowywania wody, jak poinformowano nas w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy mieli przy sobie. Akcja trwa nadal. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych i jak podkreślają ratownicy, jest to akcja prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach. No właśnie, jedna z najtrudniejszych w historii firmy. Taki też przekaz otrzymaliśmy w ostatnich dniach od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bierze w niej udział około 1000 osób. Cały czas czekamy oczywiście na odnalezienie tego ostatniego górnika. Wróćmy jednak do samego początku tych wydarzeń. Początek tutaj datowany na poprzednią sobotę i wtedy pojawiły się te pierwsze bardzo niepokojące, później smutne informacje z kopalni Zofiówka. Tak. Jak nas poinformowano, było to jedno z najsilniejszych tąpnięć. Według różnych pomiarów miało siłę od 3,5 do 4 stopni w skali Richtera. Przedstawiano nam też takie statystyki, moim zdaniem bardzo ciekawe. Gdyby zsumować energię wszystkich wstrząsów od 1989 roku, a tych wstrząsów było ponad 110 tysięcy, to ten z soboty z 5 maja miał energię, która odpowiadała za 39% całości, więc to naprawdę daje obraz tego, jak silne to było zdarzenie. Co było najtrudniejsze w tej akcji, to przede wszystkim chyba to, że ratownicy musieli walczyć z metanem. Nie można było użyć wszelkiego dostępnego sprzętu właśnie z uwagi na zagrożenie wybuchem. Cały czas konieczne było przewietrzanie tego zawalonego chodnika, tego wyrobiska. Poza tym chodniki były bardzo zniszczone, były ciasne. Miejscami prześwit wynosił 70 centymetrów. Proszę sobie wyobrazić ciało ratownika, który idzie, prowadzi akcję ratowniczą, plus jeszcze cały sprzęt, który ma. A niejednokrotnie w tych chodnikach znajdowały się jeszcze resztki obudowy, resztki kolejek podwieszanych, więc ratownicy nieraz musieli się czołgać, mając aparaty ucieczkowe za sobą albo przed sobą, więc to naprawdę było mozolne penetrowanie tego wyrobiska metr po metrze. O, heroiczna walka ratowników, wyścig z czasem w tego typu akcjach liczy się nierzadko nie tylko każda godzina, ale wręcz minuta, liczą się sekundy. Ten wyścig z czasem udało się wygrać w kontekście tych pierwszych uratowanych górników, którzy trafili do szpitala. Jaki stan zdrowia w tej chwili jest, jeśli mowa właśnie o tych pierwszych uratowanych górnikach w kopalni Zofiówka? Ten stan zdrowia jest bardzo dobry, ponieważ dwóch górników w piątek już opuściło szpital i można powiedzieć, że nic nie zagraża ani ich zdrowiu, ani ich życiu. Na miejscu też szybko po tym, jak pojawiły się informacje o wydarzeniach w Jastrzębiu Zdroju w kopalni Zofiówka, pojawił się m.in. premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował, że rodziny poszkodowanych górników, jak i sami ci górnicy, którym udało się przeżyć te wydarzenia, zostaną objęci specjalną opieką. Na czym ta opieka polega, na czym polegać będzie? Myślę, że
chodzi tutaj o zapomogi, o ewentualne potem renty, wsparcie finansowe. Cały czas też te rodziny są pod stałą opieką psychologa. Pod opieką psychologa są także ratownicy, którzy biorą udział w tej akcji. Oprócz premiera Mateusza Morawieckiego, drugiego dnia do kopalni przyjechał prezydent Andrzej Duda, który także wyraził solidarność z tymi, którzy prowadzą akcję. Jednakże psychologowie nie pozwolili mu spotkać się z rodzinami z uwagi właśnie na ich komfort psychiczny. Prezydent Duda natomiast odwiedził górników, którzy przebywali wtedy w szpitalach. Oczywiście docenił trud prowadzonej akcji ratowniczej i trud samych ratowników i wyraził naprawdę duże uznanie dla ich pracy. To na zakończenie podsumujmy i powiedzmy raz jeszcze o tej najnowszej informacji z kopalni Zofiówka dotyczącej akcji ratunkowej. Więc tak jak już wcześniej tutaj mówiłam, dwóch górników nie żyje. Ich ciała zostały znalezione wczoraj wieczorem i dzisiaj nad ranem. Zostali przetransportowani do bazy. Wcześniej, w minioną niedzielę, ratownicy wydobyli ciała jeszcze wcześniej dwóch osób. W związku z tym bilans tego wypadku to 4 śmiertelne ofiary. Bardzo serdecznie dziękuję za te informacje. Czekamy oczywiście na kolejne doniesienia. Rękę na pulsie wydarzeń w Jastrzębiu-Zdroju trzyma Asia Opas. Dziękuję raz jeszcze za te relacje. Na zegarach 12 minut po godzinie 11. My już teraz przenosimy się do Muzeum Powstań Śląskich. Na miejscu jest Wojciech Kościak, są też jego goście. Słowem Niepodległa. Śląskim szczęść Boże, witamy was w Pieknie, w Świętochłowicach, w Muzeum Powstań Śląskich i wezmiemy was na taką rajza panką. Trochę pojademy po tym naszym Śląsku, ale trochę się też cofnymy w czasie. Będziemy gadać o powstaniach. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Drodzy Państwo, proszę nie regulować odbiorników. Nie przełączyliśmy się na żadne śląskie radio. To wciąż są fale Polskiego Radia 24, ale dzisiaj tej śląskiej godki być może będzie sporo na naszej antenie. Jesteśmy bowiem, jak Państwo słyszeli, już w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach koło Chorzowa. No, obecnie siedzimy w bardzo ciekawym miejscu. To, co Państwo słyszeli na samym początku, to były dźwięki tramwaju. Tramwaju, który znajduje się właśnie wewnątrz muzeum, które opowiada o powstaniach śląskich i także po prostu o życiu Ślązaków tutaj w Świętochłowicach i w regionie w wieku XX, a osobą, która zaprosiła Państwa przed chwilą na tę, no mam nadzieję, że bardzo ciekawą dzisiejszą podróż w czasie, była Pani Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich. Witamy bardzo serdecznie Pani dyrektor i dziękujemy za ten początek. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Jest z nami także pan Jan Planta, historyk i kustosz Muzeum Powstań Śląskich. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pan Jerzy Urbańczyk, wnuk powstańca śląskiego. Witam serdecznie. Witajcie, moli i roztomili. No właśnie, tak jak już mówiłem, tej śląskiej godki możecie się Państwo trochę dzisiaj spodziewać. Spróbujemy się w ten temat zagłębić, ale zacznijmy właśnie od tego miejsca, w którym się znajdujemy. Tak jak już Państwo słyszeli, znajdujemy się w tramwaju, a ten tramwaj się znajduje gdzie, pani dyrektor? Tramwaj się znajduje w Muzeum Powstań Śląskich, muzeum narracyjnym, które rozpoczynamy zwiedzać właśnie w sali z tramwajem, czyli tak naprawdę po zakończeniu I wojny światowej i potem chronologicznie udajemy się w przeszłość. Idziemy przez Traktat Wersalski, salę lustrzaną, gdzie był podpisywany, potem udajemy się do mieszkania śląskiego, czyli do Familoka. Tam też zobaczymy sceny z pierwszego powstania śląskiego. Potem przenosimy się pod hotel Lomnic, gdzie toczyła się kampania przedplebiscytowa, gdzie Polacy i Niemcy nawoływali mieszkańców Górnego Śląska, aby właśnie głosować za Polską lub za Niemcami. Potem już przechodzimy do okresu plebiscytu, czyli do tego ważnego głosowania, jednego z 9 głosowań, które zostały właśnie w Traktacie Wersalskim w
wskazane. No i przenosimy się potem na drugie piętro i antresolę, gdzie już mamy to nasze największe powstanie, trzecie powstanie śląskie, gdzie możemy zobaczyć i gewery, jakimi powstańcy walczyli, gdzie możemy zobaczyć i Korfantego, czyli wóz pancerny, gdzie możemy przyjrzeć się walkom pod Kędzierzynem Koźlem, gdzie możemy odsłuchać głosy nagrania zresztą z Polskiego Radia Powstańców Śląskich jeszcze podczas ich życia. No a na koniec możemy się sprawdzić, co wiemy o powstaniach śląskich. Jak widzimy więc zatem to muzeum wpisuje się w trendy takie współczesne, czyli tworzenia takich muzeów bardzo interaktywnych i jak już tutaj się dowiedziałem w międzyczasie poza anteną, no zostało to docenione w pewien sposób i to nie tylko w Polsce. Zostało docenione, ponieważ muzeum, oprócz Muzeum Narodowego Morskiego z Gdańska, jako dwa muzea z Polski, zostaliśmy nominowani do grona 40 najlepszych muzeów w Europie. Niestety na nominacji się skończyło, ale dla nas i tak dostrzeżenie naszego muzeum wśród dużo, dużo większych muzeów, często muzeów narodowych i bycie w gronie tej 40 najlepszym jest naprawdę dużym wyróżnieniem, także bardzo się z tego cieszymy. No właśnie, ta konkurencja była wielka, bo były to między innymi muzea chociażby w Londynie z tego co. Tak, wygrało Muzeum Designu właśnie z Londynu. No właśnie, a na czym polega, pani wspomniała, że jesteśmy w muzeum narracyjnym. Co to znaczy? Bo przeczytałem tutaj na jednej ze ścian, że zwiedzający ma przy sobie jakiś lokalizator, który sprawia, rozumiem, że w słuchawkach słyszy rzeczy dopasowane do tego, w jakim miejscu się obecnie znajduje. Tak słyszy obcokrajowiec, natomiast Polacy, którzy wędrują w czasie i przestrzeni, zaprasza ich do tej wędrówki narrator, który w każdej sali opowiada o wydarzeniach dotyczących poszczególnych lat. I on przyjmuje różne postaci, bo raz jest gazeciarzem, raz jest zwykłym przewodnikiem, raz pracuje w drukarni i opowiada o tym wszystkim, co było ważne właśnie w okresie lat 1919-1922. Także możemy się z nim przenosić w miejsca, w czas i oglądać to wszystko, stawać się niejako bohaterem tych wydarzeń. I myślę, że dla zwiedzającego jest to bardzo ważne, że nie są to tylko gabloty z odznaczeniami czy z plakatami, których też mamy bardzo dużo, ale jest bardzo dużo aplikacji multimedialnych, w których każdy może znaleźć zarówno te podstawowe informacje, jak i też zagłębić się i rzeczywiście o powstaniach śląskich dowiedzieć się prawie wszystko. No, wspaniałe muzeum interaktywne, tak jak państwo słyszą, chociaż także, można powiedzieć, klasyczne eksponaty są imponujące. Mowa tutaj chociażby o tych plakatach z okresu propagandy przed plebiscytem, który miał się odbyć i Ślązacy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy chcą być w Polsce, czy w Niemczech. Wtedy mieliśmy intensywną kampanię nawołującą do odpowiedniego głosowania i o tym jeszcze szczegółowo będziemy rozmawiać w tej części, w której rozmawiamy już ściśle o historii, ale jeśli mamy rozmawiać o historii, to może zacznijmy najpierw chronologicznie i przenieśmy się na początek sam wieku XX. Jak państwo doskonale wiedzą, audycja, mam nadzieję, że państwo doskonale wiedzą, a jeśli nie, to warto to zapamiętać. Audycja Słowem Niepodległa to audycja, w której co roku szukamy śladów i bohaterów polskiej niepodległości, a więc no jesteśmy, nasza audycja jest ściśle związana z tym rokiem 1918. Tutaj w Śląsku no to dołączenie do Polski to tak naprawdę dopiero rok 1921, ale zacznijmy, tak jak już mówiłem, chronologicznie. Pan Jan Planta, historyk, kustosz Muzeum Powstań Śląskich. Jak wyglądało no właśnie to życie codzienne Ślązaków tutaj w Świętochłowicach i w okolicy pod koniec zaborów na początku wieku XX? Rewolucja przemysłowa, można powiedzieć, że zmieniła praktycznie cały krajobraz Europy i między innymi Górnego Śląska, kiedy odkryto tutaj ogromne podkłady węgla. W szybkim tempie zaczęły powstawać zakłady przemysłowe, przede wszystkim kopalnie. Wynalezienie maszyny parowej umożliwiało odpompowywanie wody z coraz niższych poziomów kopalń. Powstawały huty. Zmienił się krajobraz. Ludzie przestali żyć z płodów rolnych, z pracy swojej na roli, po prostu przychodzili do roboty. Jak to się godało, że się szło na szychta, na grupa, czyli na zmianę do kopalni, do roboty. Byli to ludzie zahartowani. Ta praca była bardzo ciężka i niestety
Słabo płacona. Tak jest i do dzisiaj jest. Jest to trudne dla wielu tych rodzin, ponieważ wiadomo, że wielu tych ludzi po prostu straciło życie w takich zakładach pracy. Rodziny śląskie były przede wszystkim wielodzietne, dlatego też ojciec musiał bardzo często pracować na 12-godzinnej zmianie, natomiast matka w związku z obowiązkami zajmowała się domem i wychowaniem tychże dzieci. Kiedy wybuchła I wojna światowa w roku 1914, na Górnym Śląsku zapanowała konsternacja. Wiązało się to z tym, że wielu Ślązaków otrzyma powołanie do niemieckiej armii i nasi Ślązacy wyruszyli na front. Jeżeli doczytamy się w literaturze, dowiemy się, że pułki śląskie walcząc w czasie I wojny światowej były jednymi z najbardziej zawziętych na froncie. Szczególnie Francuzi wspominają, że po drugiej stronie frontu siedzą jakieś pierony, ponieważ oddziały niemieckie, w których znajdowali się Ślązacy, w większości szturmując pozycje francuskie, krzyczeli pierona, czyli to było takie śląskie przekleństwo. Niestety w 1918 roku, kiedy zakończyła się I wojna światowa, wielu z tych ludzi nie powróciło do domów, zginęli, ale też wielu z nich wróciło okaleczonych, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Ale wtedy o tym się nie mówiło, o tym się nie gadało, ponieważ trauma wojenna, stres wojenny to dopiero są nasze czasy i to dopiero teraz możemy o tym mówić. I na Śląsku w roku 1918, oprócz tego, że wojna się skończyła, zapanowała bieda. Wiadomo, Niemcy przegrały tę wojnę. Rozpoczęły się rokowania traktatu wersalskiego, który miał zakończyć te inspiracje czy też inklinacje niemieckie do tego militaryzmu.